Sebastian Kotwica na Gali Sharks Attack 3, witam. Witam. Jesteśmy po pojedynku jednego z twoich podopiecznych, Kamil Szyndlar, który wygrał niejednogłośną decyzją. Przede wszystkim, bo ty jesteś teraz właśnie trenerem, ostatnio spełniasz się w tej roli. Co możesz właśnie powiedzieć? Czy jesteś zadowolony jakby z przebiegu tego pojedynku? Była bliska decyzja. Tak, było blisko, była niejednogłośna decyzja. Skończyło się to po trzech rundach. Pierwszą Kamil miał dużą przewagę, był nawet w dosiadzie u przeciwnika. Co prawda mógł się tam trochę otworzyć bardziej na atak, dostatnie 30 sekund zaryzykować, spróbować go znokautować. Później już zaczął coraz bardziej słabnąć. Kamil wywodzi się z trójboju siłowego, więc tego tlenu wiedzieliśmy, że nie będzie za wiele. Nastawialiśmy się na zapasy, na obalenie, na kontrolę w parterze, bo ta stójka jest dosyć jeszcze kwadratowa, trochę dziurawa, więc nie chcieliśmy ryzykować. Zresztą miał otwarty też łuk brwiowy ponad tydzień temu, niedawno zdjęliśmy szwy, więc też nie chcieliśmy w tej stójce ryzykować rozcięcia, żeby sędzia tego nie przerwał. A powiedz, jak to jest właśnie względem twojej kariery? Czy ty czujesz jakiś, bo jakby wiem z tego, że wiem, że dobrze sobie radzisz jako trener, ogólnie życiowo czy biznesowo sobie nie narzekasz. Jesteś chyba zadowolony również najwyraźniej ze swojego życia prywatnego. A czy względem kariery MMA w jakiś sposób, nie wiem, czujesz frustrację? Bo byłeś, wiesz, jakby na dobrej drodze do wielkich rzeczy i niespecjalnie się działo w tym kierunku. Także teraz poszedłeś w trenerkę i pytanie właśnie, czy ty czułeś się sfrustrowany w pewnym momencie? Nie, wiesz, to jakoś na razie nie odczuwam tak, że tak powiem, takiego zapału do walki. Jak przyjdzie czas, że będę sam chciał i będę sam po prostu wiedział, że chcę dalej to robić, to będę to robił. Jeśli na razie nie czuję tego, to nie chcę robić czegoś na siłę. A jako trener się dobrze odnajduję, bo też dużo zainwestowałem w swój rozwój jako zawodnika, więc to też jest rozwój, inwestycja też jako trener. A moim zdaniem trenerów jest bardzo mało dobrych w Polsce. Można ich wyliczyć na palcach jednej ręki i uważam, że po prostu tutaj dużo mogę zdziałać. Bo nie ma kto szkolić młodych ludzi, to nie ma kto jakim ułożyć taktyki, tylko wszystko jest dobra, idź walcz i masz wygrać w pierwszej rundzie, masz go znokautować. I tak to wygląda, nikt nie przygotuje im taktyki pod zawodnika i tak dalej, więc myślę, że nawet tutaj jako trener to jestem w stanie dużo więcej zdziałać, że mogę mieć kilku zawodników na wyższym poziomie niż ja mógłbym być sam, bo ja nie mam trenera i nie mam sparring partnerów. A powiedz, jeżeli w takim razie chodzi o twoje pojedynki, to, żebyś miał zawalczyć jakiś kolejny pojedynek, to generalnie chodzi o twoje chęci i dobrą ofertę, tak? To są dwa warunki. Tak, to są te dwa czynniki. No myślę, że ten klub, który się teraz rozwija, to też będę miał sparring partnerów, bo tak naprawdę w SWD nie miałem z kim sparować, z kim trenować. Natomiast tutaj chłopaków trochę podciągnę, teraz też w przyszłym roku chcę, żeby Ręba czy Wydra zaczęli walczyć zawodowo. To oni są w podobnej wadze do mnie, więc myślę, że też już będą mogli mnie dociążać. Już gdzieś tam powoli rywalizacja będzie wchodziła, więc oni będą szybko robili progres do mnie i ja też będzie miał mnie kto dociążać w przygotowaniach. Nie będę skazany na gdzieś tam emigrację za granicę i przygotowania się w innym klubie, tylko będę mógł to zrobić u siebie. Super, to życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, że mogliśmy pogadać. Dzięki.